mecz jak każdy inny. Oczywiście gramy u siebie i należy to wykorzystać. Należy również zrewanżować się za porażkę w Gdyni, gdzie wszyscy pamiętają chyba w jakich okolicznościach przegraliśmy ten mecz, którego nie powinniśmy przegrać. Na pewno będziemy chcieli się zrewanżować i odnieść kolejne zwycięstwo na naszym stadionie. Arka musi, Arka walczy o życie. Dla Arki może być to mecz ostatniej szansy, nadziei. Ale my też musimy mieć świadomość, o co walczymy, o co gramy. I nie, na pewno nie z mniejszą determinacją musimy do tego spotkania przystąpić. Celem naszym na pewno jest wygrywanie w każdym kolejnym meczu i to jest nasz cel. Myślę, że zawodnicy po pierwsze z jakiejś swojej skromności w ten sposób się wypowiadają, a po drugie dlatego, żeby może pewnych rzeczy nie zapeszać. W każdym bądź razie jedno jest pewne. W każdym meczu gramy o zwycięstwo, a wtedy jak zakończy się sezon, zobaczymy. Na pewno w każdym meczu chcemy wygrać, a takie podejście powoduje to, że chcemy wygrać jak największą ilość spotkań w lidze i jak najwięcej tych punktów zdobyć, co może nas premiować awansem do europejskich pucharów. Ja zrobię wszystko na treningach, żeby pokazać swoją przydatność do tego spotkania, jak i kolejnych. Powiem od siebie tyle, że zrobię wszystko, żeby pokazać się jak najlepszej strony na boisku, żebyśmy zwyciężyli, żeby pomóc drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Punkty do tego, można powiedzieć, upragnionego trzeciego miejsca, można powiedzieć, że brakuje tylko trzech, więc trzeba się skupić na zwycięstwie w tym najbliższym spotkaniu. Na pewno nie będzie łatwo, bo Arka też ma swoje priorytety, przede wszystkim to utrzymanie, którego walczy tak jak każda drużyna w Ekstraklasie, no ale miejmy nadzieję, że punkty zostaną tutaj przy Sportowej. Bardzo ciężki mecz będzie, bo wiadomo o co Arka walczy, ale my musimy patrzeć na siebie, bo my też mamy swoje cele. Tak samo jak oni walczą o utrzymanie, tak my walczymy o europejskie puchary i chcemy wygrać ten mecz. Czasami tak jest, że grasz troszkę słabiej, ale wygrywasz te mecze, także to stare powiedzenie, że szczęście sprzyja lepszymi, tak się okazało w tym meczu i oglądaliśmy ten mecz z Koroną i ta statystyka wyglądała tak, że w końcu mieliśmy więcej piłki po posiadaniu i może mieliśmy kilku sytuacji więcej do strzelenia bramki, ale zdecydowała ta samobójcza i 3 punkty zostali u nas.